Światowych supergwiazd dzięki Bohemian Rhapsody i przełomowemu wideoklipowi, który towarzyszył jej wydaniu. Praca, szczególnie w Wielkiej Brytanii, nie była zachwycona sukcesem zespołu. To, że Queen stali się popularni na całym świecie, jakoś nie pasowało do równania. Trzeba im było troszkę utrzeć nosa. I've never let the press worry me. Nigdy się nie przejmowałem prasą. Na początku o tym myślisz, kupujesz gazety, żeby zobaczyć, czy o tobie piszą i tak dalej. Ale teraz sytuacja jest zupełnie inna. To twoja muzyka i martwisz się tylko o ludzi, którzy kupią to, co produkujesz. I to nas napędza. Zostawmy na boku prasę. Co można zrobić po płycie, która była takim sukcesem artystycznym i komercyjnym jak A Night at the Opera? Można dać fanom więcej tego samego. I to właśnie zrobił Queen przy następnym wydawnictwie A Day at the Races, które trafiło na pierwsze miejsca list przebojów na początku 77 roku. Niektórzy mądrale z gazet pisali, że skoro zespół najwyraźniej ma fioła na punkcie tytułów filmów braci Marx, to następny album Queen będzie się nazywał Duck Soup, kacza zupa. Fashion lover boy there from A Day at the Races. That was almost there. Try another one, okay? I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Oh, it finally happened. I'm slightly mad. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. Well, during this period, Freddie came in for an avalanche of... W tym okresie Freddie znalazł się pod zmasowanym oszczerem prasy. Punk zaczynał już pomału zdobywać szacunek krytyków, a to nagle Queen rzeczywiście zdawali się być bardzo staroświeccy. Czy Fred kiedykolwiek przejmował się tym wszystkim? So did Fred ever believe the hype? That's way past. To już zamieszła przeszłość. Chyba mogę powiedzieć, że zatoczyłem pełne koło, kiedy jesteś w branży od 13 albo 14 lat. Po pierwszych 5 latach, kiedy poznaliśmy smak sukcesu, wtedy myślałem sobie, jestem Bóg wie co, nikt mi nic nie powie. Ale potem uczysz się z tym żyć, zdajesz sobie sprawę, że to jest dorastanie i zdobywanie doświadczenia. Teraz się nie boję nigdzie iść. Wcześniej miewałem jakichś tam ochroniarzy. Chodzi tylko o narzucenie sobie pewnej dyscypliny i pewnej świadomości. Bywały takie sytuacje na jakichś koncertach dla małolatów, jechaliśmy do Japonii czy gdzieś i tabuny ludzi wrzeszczały, ale chyba większość ludzi już wydroślała. Pamiętam czasy, kiedy uwielbiałem koncept, na których przez cały czas wrzeszczeli i wyli. Można było grać cokolwiek i tak był aplauz. Ale teraz wolałbym, żeby słuchali tego, co gramy, bo chciałbym, żeby się też dobrze bawili. There were times when there was the teeny bop stage where, I mean, we went to Japan and places and there was hordes of people screaming and things like that. But I think most people have grown up. There were times where I'd love to do shows where they were just screaming and howling all the time and you could just play anything just because you got the adulation. Now I would prefer them to listen to what we're playing, but still have a damn good time. And it must be said, Queen. Trzeba zaznaczyć, że Queen przyciągali nie tylko fanów, ale wręcz wielbicieli. Oto jeden z nich, Jim Jenkins z rodziny królewskiej. Freddie ochrzcił nas The Royal Family, rodzina królewska. Nazwa pochodzi od niego. Na wszystkich koncertach podczas trasy zatytułowanej Crazy, a potem po koncertach spotykaliśmy się z zespołem. To było wspaniałe, po koncertach szliśmy z nimi na drinka. To było niezwykłe. Oglądaliśmy ich na koncercie, czciliśmy ich jak bohaterów, a potem siedzieliśmy razem popijając drinka. Od tego czasu na każdej trasie, słowo daję, na każdej trasie dookoła świata, Ameryka Południowa, Ameryka, Japonia, Europa, na każdym koncercie byli członkowie rodziny królewskiej. To kosztuje majątek, oszczędności, zarobki, wszystko idzie na Queen, pożyczki z banku. Ludzie sprzedają samochody, żeby móc pojechać na trasę. Była to taka dziewczyna z Ameryki, kupiła koszulkę Rogera za $400. Musiała wyjechać do domu i powiedzieć mężowi, sorry, nie mamy w tym miesiącu na spłatę domu, ale za to mam tą szałową koszulkę. No,
on. No jak było? Great. Wspaniale, fantastycznie. It's trudno to ująć słowami. Really nie można wrócić na ziemię przez jakiś rok. You don't come down for about a year. No więc przyłączmy się do grupy pielgrzymów, którzy przybyli na aukcję pamiątek Queen, bo zbrojni w pieniądze na ratę za dom, pieniądze na jedzenie i w ostatnie koszule zdarte z grzbietu. Koszula Briana, 20 funtów to da więcej. Sorry, are we gonna start a bit enough for Brian's shirt? 50 funtów? 60 funtów? 460 funtów? 470 funtów? 500 funtów! Aukcja za nami. Pani mówiła, że ma pani check in blanco. Co pani kupiła? Brian May. Koszulkę Briana Maya, jedwabną koszulkę. Spodnie Rogera, tak jak chciałam. Obraz Rogera z autografem. Artwork. I pierwszy egzemplarz nowego albumu, The Miracle. Ile to wszystko kosztowało? $1,500. Czyli około 1000 funtów, tak? Tak. Yes. Why? Dlaczego? Why? Dlaczego? Yeah. Bo mam świra. Matka mnie chyba zabije, jak przyjdę do domu. Jest pani szczęśliwa? Dziś do łóżka założę tę koszulkę. Żartuje pan sobie ze mnie? November 1977. We'll kick off with this exclusive version of It's Late, taken from the News of the World album. Something inside that's turning my mind away.
a radical reworking of It's Late. Dlatego na przykład It's Late zupełnie na nową stacją z Get Down Make Love. A teraz ostatnia koncertowa propozycja zespołu. Podobnie z albumu News of the World, piosenka Freddiego Mercury'ego My Melancholy Blues. It's a Freddie Mercury song, My Melancholy Blues. That cold sober, my baby left me for somebody new. I don't wanna talk about it. Want to forget about it. For the pain intoxicated me. That special blue. Come and get me. Melancholy Blues from 1977's New My Melancholy Blues z płyty News of the World z 1977 roku. W rok później pojawiła się kolekcja zatytułowana Jazz i szybko zrobiła karierę. Queen przetrwali przy pomocy fanów, duże spowodowane naporem punk rocka, ale składało się już nowe niebezpieczeństwo. Nie dość, że pojawił się pierwszy u nich syntezator, to jeszcze wyjechali do Niemiec, by nagrywać studio Giorgio Moradera w Monachium, gdzie, jak się zdaje, zarazili się wirusem muzyki disco. They decamped to Germany to record in Giorgio Moroder's studio in Munich, where, it seems, they were infected with disco. Rzadkie osiągnięcie jako zespół rockowy. Główną linię melodyczną wykorzystał również Grandmaster Flash w historycznym singlu rapowym Adventures on the Wheels of Steel, którym została ona połączona z linią melodyczną utworu, który był jej pierwotną inspiracją, Six Good Times. Roger Taylor was asked if Queen had sold itself. Roger Taylorowi zadano pytanie, czy zespół zaprzedał się muzyce disco i czy fani na to narzekali. Właściwie nie. Ostatnio był ktoś w Europie i powiedział, nie grajmy żadnego disco, ale tak w ogóle to niewielu fanom to przeszkadzało. Nigdy nie wiadomo, co ludziom się spodoba. My po prostu gramy to, co mamy. But on the whole, not a lot of stick, no. You can never tell what people are going to like. And we just
play whatever we have, you know, really. And what Queen, a to, co zaprezentowali Queen w 82 na albumie Hot Space, było znaczącym odejściem od ich zwykłego brzmienia. Zawsze do pewnego stopnia eksperymentujemy. Sądzę, że to nagranie też jest rodzajem eksperymentu brzmieniowego. To jest ten kierunek, który moglibyśmy bardziej dokładnie zbadać. W tej chwili w muzyce są dwa obozy. To jest interesujące w muzyce pop. Ten podział na czynnik ludzki i nową muzykę robioną przez maszyny. W obu tych obozach są ludzie piszący dobre piosenki. Tu nie ma wątpliwości. Ale jest także wyraźny podział na te dwie grupy. Szczerze mówiąc, uważam, że obie są potrzebne. Ja działam dość spontanicznie. Zrobić coś, nagrać, niech będzie. Ale myślę, że to są dwa różne rodzaje muzyki. Takie malowanie obrazka w studio za pomocą wielościeżkowego magnetofonu może być równie interesujące. Muzycy Queen zrobili sobie przerwę, by lizać rany i przez cały 83 było o nich cicho. Nie można powiedzieć, że sobie nie zasłużyli na odpoczynek. W poprzednich 3 latach wydali 2 studyjne płyty, podwójny album koncertowy, zestaw największych przebojów, wśród których znalazła się piosenka Under Pressure, owoc jednorazowej współpracy z Davidem Bowie oraz album z muzyką do filmu Flash Gordon. Wybrali się też na wielkie tournée po południowej Ameryce, w czasie którego zagrali przed rekordową publicznością 231 tysięcy ludzi, którzy zapłacili za bilety. Ale kiedy w 1984 wrócili z tym oto singlem, wszyscy wydali wielkie westchnienie ulgi. Okazało się, że wszystko jest po staremu. Właściwie potrzebowaliśmy chwili przerwy, żeby podładować baterie. Nie chcieliśmy nagrywać płyty, dopóki nie poczuliśmy, że jesteśmy gotowi. Nie tak, żeby nagrywać album, no bo już czas coś nagrać, tylko żeby wejść do studia, kiedy będziemy mieli coś do powiedzenia. Robiliśmy płyty i koncerty non-stop przez, ile to było? 11 lat. To był taki taśmociąg, nagrywa się płytę i no dobra, teraz trzeba jechać w trasy. Koncerty to dobra zabawa, po to się to wszystko robi. Studio moim zdaniem to kula u nogi, więc jeździ się, gdzie się tylko da i to coraz dalej. Horyzonty się rozszerzają, Argentyna, Brazylia, Japonia, wiele innych miejsc. Potem patrzysz, a to już rok minął od wydania płyty. Wracasz do Anglii, tam cię wszyscy pytają, co wyście robili przez ostatni rok? Przeszliście na emeryturę, czy co? Więc mówisz, ojej, trzeba nagrać płytę. Mieliśmy już tego dość. Postanowiliśmy zerwać się z tej taśmy i zrobić sobie przerwę.
Want to Break Free from Queen's 1984 album The Works. The so-called because it I Want to Break Free z płyty Queen z 1984 zatytułowany The Works, dzieła nazwane ją tak, bo oznaczała powrót do tego, co może Queen robi najbardziej. Przy wielu okazjach pojawiały się pogłoski, że zespół zamierza zaprzestać działalności, gdyż osobowości zderzają się w kluczowej kwestii kierunku muzycznego. To prawda czy nie? Chyba najgorsze mamy za sobą, jeśli o to chodzi. Rozmawiamy o tym wszystkim i pewnie dlatego ciągle jesteśmy razem. Krzyczymy i wrzeszczymy na siebie, ale przynajmniej rozmawiamy. Mamy świadomość, że na ostatnich paru płytach w pojedynkę pisaliśmy piosenki, które inni nie mieli wglądu. To była kolejna rzecz, którą staraliśmy się zmienić na tym albumie. Świadomie staraliśmy się, żeby inni uczestniczyli w pisaniu tych piosenek, tak żeby one brzmiały jak nagrania Queen. Dużo tu jest ustalone wspólnie. A less experimental approach all round then, Brian. Yes, it is less experimental, definitely. The last one... Zdecydowanie mniej eksperymentów, to ostatnia płyta. Nie żałuję niczego, jeśli chodzi o ostatnią płytę, poza tym, że było tam mniej gitar niż bym chciał. Ale sądzę, że to wszystko... To był etap, przez który musieliśmy przejść. Jeśli cały czas robisz płyty, jakich ludzie oczekują, to jest łatwe, ale wtedy tkwisz w miejscu, nie robisz żadnych postępów. Więc staramy się eksperymentować co jakiś czas i potem wracamy z innym spojrzeniem na to wszystko. Na tej płycie można usłyszeć kawałki w stylu The Game i Hot Space, ale w większości jest to brzmienie, jakiego ludzie oczekują od takiego zespołu jak Queen. A, to ten zespół, który nagrał Bohemian's Rhapsody. Hammer the Falls, płyty The Works. W roku 85 nastąpiła jedna z najpiękniejszych chwil i tak niezwykle barwnej karierze Queen. Występ na Live Aid. W obliczu konkurencji olbrzymiego zestawu gwiazd, zarówno w Londynie, jak i Nowym Jorku, muzycy Queen dali koncert życia. Organizator tego wydarzenia, Bob Geldof, mówił, że to była idealna okazja dla Freddiego, bo mógł się popisywać przed całym światem. Pytano Freddiego, co sprawia, że on i jego koledzy z Queen ciągle chcą grać. Czy nie osiągnęli już wszystkiego, co zamierzali? Wiesz, to jest test na przetrwanie. Pewnie, że moglibyśmy powiedzieć, okej, mamy dość, odejść i żyć długo i szczęśliwie. Ale to nie dla nas. Jesteśmy po to, żeby grać muzykę. Co ja bym mógł robić innego? To jest to, co mnie najbardziej interesuje. Kiedy przestaną kupować nasze płyty, powiemy do widzenia i odejdziemy. Na szczęście ciągle jesteśmy na właściwej drodze. Po prostu ciągniemy to dalej, inaczej zapomniałbym, jak się nazywam. Wiecie co? Cokolwiek myślicie o Queen, ich muzyce czy o Freddie jako frontmanie, nie można zaprzeczyć, że jest to wyjątkowy showman, który potrafi tak profesjonalnie zabawić tak olbrzymi tłum. Oto Freddie twarzą w twarz 75 tysiącami fanów na stadionie Wembley w Londynie. Go any higher than that. Let's go down.
Queen Under Pressure nagrała Wembley w 86 roku. Well, Queen remained busy as ever as the 80s. Przewalają się lata 80, a muzycy Queen są prawdziwie jak zawsze. Albumy A Kind of Magic i The Miracle ukazują się odpowiednio w 86 i 89 roku. Zaś Freddiemu udaje się spełnić marzenie życia. Duet z hiszpańską śpiewaczką Montserrat Caballé. W tym oto hołdzie dla miasta Barcelona, która uczyniła tą piosenkę swym hymnem w czasie starań o organizację Igrzysk Olimpijskich w 92 roku. Oto dwa wielkie głosy wzniesione w radosnym uniesieniu. Two big brave voices raised in joyous celebration. Barcelona, such a beautiful Barcelona. Na przełomie lat 80. i 90. u Freddiego stwierdzono obecność w wirusach HIV. Album Innuendo z 91 roku był nagrywany ze świadomością, że nie pozostało mu już wiele życia. W styczniu tego roku jego odwaga została nagrodzona, gdy tytułowe nagranie zadebiutowało na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. W lutym podobnie było z albumem. 8 miesięcy później Freddy już nie żył. Yes, with me, Brian May, Roger Taylor. Brian, są ze mną Brian May, Roger Taylor. Brian, kiedy przyszedł ci do głowy pomysł tego całego przedsięwzięcia? Zebraliśmy się w domu Rogera tej nocy, kiedy umarł Freddy. Byliśmy strasznie przebici i chyba trochę zdezorientowani. Ale powiedzieliśmy sobie, że dobrze byłoby coś zrobić, żeby godnie pożegnać Freddy'ego. Stąd się wziął ten koncert. But we said it would be nice to do something which would give Freddy the proper send-off in the right time. Stąd się wziął ten koncert, ale droga do tego była jeszcze długa. Chwilami byliśmy bliscy rezygnacji. Ale cieszymy się niezwykle, że udało nam się to doprowadzić do tego miejsca. We almost decided that it couldn't be done. But I think we're extremely glad that we pressed on at this point. Hey, Rog? Tak, było dużo pracy i dużo rozmów i dużo logistycznych przeszkód do pokonania w związku z tym, że jest tylu ludzi. Na początku otrzymywaliśmy dużo wsparcia. Przede wszystkim muszę wspomnieć Eltona Johna i Guns N' Roses, którzy od początku wspierali ten pomysł, że trzeba coś zrobić i od początku oferowali pomoc. Ale także wszyscy inni. Myślę, że warto podkreślić, że nie jest to maraton rockowy czy impreza dla zebrania pieniędzy. To nie jest tego rodzaju wydarzenie. Dokładnie. Nawet nie chodzi tylko o zebranie pieniędzy. Jest to święto, które ma upamiętnić życie i pracę Freddy'ego i uświadomić ludziom, że AIDS dotyczy nas wszystkich i to, jakim jest strasznym, ukrytym zagrożeniem. Positive.
Wszyscy pozytywnie się do nas odnosili, wszyscy byli wspaniali. Z wyjątkiem... That has been good. Yeah, zewsząd byliśmy wspierani. Większość ludzi mówiła, zrobimy wszystko, co chcecie. To było wspaniałe. Coś takiego nieprędko się powtórzy. No w każdym razie nie w tym tygodniu. A jeśli chodzi o Queen, czy to ostatni koncert? Myślę, że tak naprawdę ostatni koncert Queen był w roku 86, na końcu czasy Magic Tour. To był ostatni raz, kiedy widzieliście Queen jako zespół. Nie sądzę, żebym mógł jeszcze kiedykolwiek istnieć jako taki. Wraz ze śmiercią Freddy'ego dla wielu ludzi nadszedł czas zakopania topora wojennego. Nie wiesz co, masz, nigdy go nie stracisz, to pewne. Wielu z tych, którzy krytykowali Queen, zmuszonych było po nie w czasie przyznać, jak wiele radości dawał ten zespół milionom swoich fanów na całym świecie. Czy podoba wam się ich muzyka, czy nie? Temu nie można zaprzeczyć. Z pewnością nie chcę zaprzeczać. Lars Ulrich z Metallica. Lars Ulrich of Metallica certainly wasn't going to. Queen jest jednym z tych zespołów zasługujących na ogromny szacunek. Chyba szczególnie w Ameryce nie są dzisiaj tak znani i szanowani, jak powinni być. Wiele dzieciaków dorastających tam w latach 80. i 90. pamięta tylko Queen z takich rzeczy jak Another One Bites the Dust czy Radio Gaga. Chciałbym uświadomić tym właśnie dzieciom w Ameryce, że Queen to był również zespół hard rockowy. Radio Gaga, some of those things. I'd really like to do mine to raise the awareness of Queen as a hard rock band stuff for a lot of kids in America. Joe Elliott. Def Leppard. Pierwszy album Queen, jaki kupiłem, to było She Heart Attack. Kupiłem go chyba, jeśli nie w pierwszym tygodniu, potem jak się ukazał, to na pewno w pierwszym miesiącu. Miałem wtedy 13 lat. Muszę wam coś wyznać. Melodia Pour Some Sugar On Me jest oczywiście ukłonem w stronę We Will Rock You. To, że spędziliśmy tyle czasu w studio, robiąc takie nakładki, jak oni robili. Przyszedł nam ten pomysł do głowy, kiedy Queen przestali to robić. Pomyśleliśmy, że została luka, w którą my możemy się wślizgnąć i ukraść im trochę tego poweru. Some of their thunder, really. Paul Young. Nie mogłem się przyzwyczaić do pierwszego albumu, bo tak się różnił od wszystkiego innego, co było na rynku. Potem wyszła Killer Queen, to była wspaniała płyta. Chwyciło mnie to. Pamiętam, jak wyszła Noc w Operze, uważam ją za jedną z najlepszych płyt wszechczasów. Cały czas ją wszyscy grają. I'll remember it in my mind as being one of the biggest albums ever. Everybody was playing it all the time. Lisa Stansfield. Ktoś śpiewał taką piosenkę parę dni temu na próbie. Tak to było. I want to break free, to co ja śpiewam. Yeah, it's I Want to Break Free that I'm singing. Powiedziałem Brianowi Mayowi, to było 10 lat temu, a ja ciągle pamiętam wszystkie słowa. Chociaż może nigdy tak bardzo nie interesowałem się muzyką. Ale oni zawsze byli obecni, kiedy ja dorastałam. I thought, my God, you know, you still remember all the words and everything, even though you sort of maybe weren't really into them or whatever. And they were always there when I was growing up. Nie sądzę, żebyśmy mogli istnieć bez Freddy'ego. Ciągle o tym rozmawiamy. Nie chcemy zatrzaskiwać drzwi, ale trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli wyjść na scenę bez Freddy'ego. To nie ma sensu. Nie sądzę, żeby godziło się próbować to robić w tej chwili. W 1995 roku pojawił się komunikat, że jest jeszcze parę piosenek z udziałem Freddy'ego, które w końcu ujrzą światło dzienne 4 lata po jego śmierci. Jest ich parę, nie za wiele, ale ze 3 czy 5 piosenek śpiewanych przez Freddy'ego, czasem w całości, czasem w części, więc możemy wrócić i skończyć te numery. Przynajmniej tyle. Historia grupy Queen. RMFFM i BBC Radio International prezentują przez 3 kolejne niedziele historię grupy Queen. Premiera 21 kwietnia, 18:50. Tylko w RMFFM.